Szybki odcinek z garażu, co i jak. Sorry za bałagan, jeszcze nie posprzątałem dobrze. Lagi opie montowałem. Uszczelniacze, panewki i świeży olej. Muszę trochę ogarnąć. Taki odcinek z garażu, ponieważ kupiłem takiego sprzęta oto. Do KTM-a dołącza Husqvarna. Nie kupiłem tego dla siebie oczywiście. Jest to Husqvarna WR125, 2007 rok. No jak widać, na supermoto przerobiona. Tu stoi taka sama. Młodsza, ta była chyba SMR, czy już nie wiem te oznaczenia, oczywiście zarejestrowany motocykl na 125 i podobno to można na B sobie śmigać normalnie. Ale czemu go kupiłem? No nie zamierzałem nic kupować, ale cena kasie taka fajna w miarę trafiła i postanowiłem sobie drapnąć, dosyć daleko był. Dzisiaj sobie obróciłem pod maszynę. No i co jej dolega? Widać, nie? Nie ma tłoczka. Tak się podziało, że przytarł się tłok z cylindrem, tłok już ostatnia selekcja, oczywiście już wiedziałem o tym jak kupowałem, bo no był zdemontowany o tyle dobrze. Zaraz wam może pokażę jak to wygląda. Tu mamy cylinderek, musiałem go sobie umyć trochę i tłoczek. O, jak widać go ładnie przybrało, tłok jest z selekcji D już, więc cylinder musi iść na tuleję. No i tu też chyba widać. Dzisiaj go przywiozłem, na szybko sobie cylinderek, zawór wydechowy zdemontowałem. No tak, żeby było już do wysłania gotowe. Oczywiście nie będę wysyłał tam, gdzie cylinder z gaz-gaza, chyba tam kojarzycie, gdzie wysyłałem. No bo trochę to by za długo trwało, a chcę to dosyć szybko zrobić. Rzucić nowy cylinder, nowy tłok, trochę pośmigać i sprzedać od razu. Bo mówię, dobry pieniądz za to był. Góra była zrzucona, więc szło zajrzeć. Jest trochę takich też wizualnie rzeczy do poprawy. Tu mocowanie klamki urwane, brudne, ale to sobie wszystko ładnie podomywam, podemontuję i myślę, że będzie git. Najważniejsze, że tutaj nic luzu nie czuć, a korba nawet świeżo, Vossner fajnie świeżo wygląda. I tak samo tutaj ta główka. Także tutaj wszystko fajnie. Jakiegoś luzu delikatnie na boczki to wiadomo i no będę to musiał później poskładać. Nie lubię tak składać, jak ktoś mi podemontuje to wszystko, bo później nie wiem co z czym. Ale złożymy, no. Korba fajnie sztywno siedzi. Myślę, że ktoś mógł tu kiedyś zaglądać. A może jakiś powód przytarcia był inny. Bo ten dół tak w miarę świeżo wygląda. No i wizualnie, tak jak mówię, dużo do poprawy, bo no odświeżymy na pewno maszynkę. Umyć, pozdzierać jakieś wlepy. Tak, żeby to w miarę wyglądało. Ta też już maszynka, sporo przy niej dbałem, też był taki świeży zakup. I też na początek trafiła do mnie na taki serwis, jakieś uszczelki. No bo to tak ludzie jeżdżą, nie patrzą, zażygane olejem wszystko, zamiast jakieś łączenia ładne pokupić, tu już pozakładałem na dyfuzor czy na ten, no to trochę wiadomo, no dwa te musi się pocić, ale no tak nie może być, żeby silnik wyglądał tak jak tu, czy to wszystko, nie? Jak fajnie się to powymywa, kurna, lacie. To będzie całkiem przyzwoicie to wyglądać. Biały, żeby wyglądał jak biały, faktycznie te lampy coś pozmieniać. Także myślę, że coś z tego zrobimy. Głowica też tak, no, ktoś to rozebrał na szybko i tak tylko rzucił. Mam nadzieję, że nic tam nie wpadło. No, więc tulejka się zrobi. Tu tak samo jakaś guma na takie obejmy. No nie lubię jak tak ten. Można pokupić oryginalne. Wiem, że do Husqvarny nie jest łatwo, ale da się. Także to tak zrobimy, żeby wszystko miało ręce i nogi. Klamka jest pęknięta, ale dał mi właściciel nową klameczkę. Także zobaczymy, czy będzie pasować w ogóle. Może będzie. Jakiś olej mi dał. Tu jest niby dozownik do paliwa, żeby olej mieszało. Muszę to założyć, znaczy mieszankę będziemy normalnie robić bez dozownika, ale muszę to założyć, bo tu jest na akumulator miejsce, bo ona jest akumulatorem, o dziwo. No i jeszcze filtr powietrza nowy i dyfuzor. No wszystko trzeba pomyć i ogarnąć, żeby to wszystko ładnie wyglądało, także no to sobie będę na dniach robił, jakieś odcinki z tego może wpadną, ale pierwsze co, będziemy czekać na tuleję oczywiście. No i tak jak mówię, maszyna będzie też na sprzedaż, więc jak ktoś będzie chciał, będziecie widzieli co tu się z nią będzie działo.
No chcę to tak zrobić, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Mój KTM dobrze się ma. Tu jeszcze mamy CR125, stara maszynka, dosyć też jakieś tam pierdoły do porobienia. A na tą pluskwarnę będziemy okleinę dawać. Sobie chłopak kupił. Na bogato. AG oczywiście. Brokat musi być, kurde. No, gruba okleina, także tu pójdzie nowa okleina, tą będzie trzeba zerwać i coś tu jest problem z elektryką, światła nie działają. Tu te kable już były kiedyś drutowane, także sobie ogarnę. Fajnie, że mam dwa takie podobne egzemplarze, bo w tym chyba licznik nie działa. Gdzieś tam te kable są pochowane, nie wiem które. Może się uda to jakoś spasować. O, jeszcze oponka Michelin. O kurde, do gazgaza. Ale kocha, ja pierdzielę, ale to będzie trzymać. I co jeszcze w garażu? Gogle 100% będą niedługo do wygrania na kanale, jeszcze w tym tygodniu, bo kilka informacji tam dla Was będziemy mieli. Także dowiecie się koło czwartku, myślę. A łopy jeszcze został olej mi zmienić. Oddam mu maszynę. Tu jest ten zawór wydechowy. Dobra, to tyle. Takie info z garażu, nowy sprzęt, także nic. Ja biorę się do roboty, trochę tu muszę posprzątać, bo jest co robić i widzimy się w następnym odcinku. Narka.